Hej, cześć, siemanko, z tej strony VCR, witam was w kolejnym odcinku i tak, ponad godzinę temu wleciał Brawl Talk i dowiadujemy się o bardzo fajnych rzeczach, ponieważ będzie dwóch nowych brawlerów, zaraz przejdziemy do oglądania właśnie tego Brawl Talka, ale jeszcze na szybkiego pokazuję wam ostatnich 10 wspierających. Kocham was, pozdrawiam, zostawcie subika, możecie wesprzeć i możecie zostawić lajka w górę dla zasięgów. Dziękuję bardzo serdecznie. Okej, a więc przystępujemy do oglądania Brawl Talka. Dobra, tutaj są takie rzeczy. Mikołaj święty, ale to jeszcze nie czas na Mikołaja. Chociaż święta już za niedługo. Ale tutaj, słuchajcie, zrobili nowy motyw. Motyw piracki do Brawl Stars. Zaraz zobaczymy sobie dwie nowe postacie. Wy to zapewne oglądaliście. Tak jest, dobra. Nowy brawler i nowe skiny i nowy tryb. Czyli to, o czym mówiłem, że będzie nowy tryb i zgadłem. Tak jest. Ogólnie zmienia się nam środowisko na niektórych mapach. To będzie... Teraz będziemy grać gema na statku. Bardzo fajnie, że jest nowe środowisko, mi się to jak najbardziej podoba. Dobra, może tutaj na początku przejdą do tego, może, nie, znaczy, no nie może, tylko na pewno w tym momencie przechodzą do nowych skinów, czyli Pirat Poco, bardzo ładny skin, w ogóle te wszystkie skiny są naprawdę bardzo ładne, Corsage Colt. I tak, słuchajcie, jeszcze nie są znane ceny tych skinów. I czy to będą skiny za starpońce, czy za gemy? Wiadomo, że jeden czy tam dwa będą za starpońce, ale wydaje mi się, że nowy skin do nowej postaci to będzie właśnie za ten. I Kapitan Karl, to jest też bardzo fajny skin. Szkoda, bo to jest, słuchajcie, czwarty skin do Karla już, gdzie nadal niektóre postacie potrzebują, kurczę, skina chociaż jednego, ale dobra, okej. Okay. Aha, i jeszcze zaraz będziecie pytać, VCR, gdzie są skiny świąteczne? Słuchajcie, ja już Franka pytałem ponad 3 miesiące temu, czy pojawią się skiny świąteczne. Napisał mi, że tak, pojawią się skiny świąteczne i ten za chiński rok. To, że one nie są tutaj pokazane, to nie oznacza, że ich nie będzie. Ponieważ mogą wejść, słuchajcie, w jakimś gifcie, że na przykład będzie gift, odbierz na przykład Megaboxa, plus będziesz miał taką ofertę, żeby sobie kupić skina. Czyli takie coś jak ostatnio było, że odbierałeś końsy, plus miałeś właśnie tą ofertę świąteczną za 50 zł. Także spokojnie. A jeszcze muszę powiedzieć o jednej rzeczy, że nie muszą czegoś pokazywać w Brawl Talku, co będzie w aktualizacji. Także spokojnie, dobra, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Okej, także oglądamy sobie dalej. Okej, bla 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 bla. I mamy, słuchajcie, nową postać, Bee. I Bee jest to Mythic. To jest rodzaj, słuchajcie, snajpera. Bardzo fajna postać, uderza właśnie takim żądłem, czy taką rakietką. Nie wiem, jak to nazwać. Ult polega na tym, że wyrzuca jeszcze więcej, słuchajcie, takich 4 czy 5 strzałek wyrzuca. W tym momencie właśnie leci ult, jest tu 1, 2, 3, 4, 5, 6 nawet chyba tych strzałek. I pierwszy star power daje to, że truje 120 bodajże obrażeń jest na sekundę. Nie wiem przez jaki czas, ale jest, słuchajcie, taki star power, bo jeszcze oglądałem u Lexa film. Być może też się pojawią nowe mapy, ale nie jest to, słuchajcie, do końca pewne. Widziałem tam dwie nowe mapki na Heista i tutaj mamy tego skina. Wydaje mi się, że ten skin do Bee będzie za starpońce, a tamte będą za gemy. Ale tak mi może się wydawać. A jeśli będę wiedział coś więcej, to was będę informował na bieżąco. I mamy kolejną postać, dwie nowe postacie. Dlaczego są dwie nowe postacie? Może dlatego, że po prostu w aktualizacji listopadowej nie pojawiła się nowa postać, ponieważ był to najmniejszy właśnie update w historii Brawl Stars. I Max to jest ogólnie Epic, czyli dwie nowe postacie z bardzo dość ciężką rzadkością, ponieważ wydropić ich będzie ciężko, bliżej wam będzie wydropić Maxa niż Bee. U mnie na pewno będzie mega polowanie, chociaż obawiam się, że będę musiał zakupić te postacie, po czym je wymaksować właśnie za moje wszystkie skrzynki. Miało być polowanie, ale wchodzą dwie nowe postacie, jestem ciekaw, czy one wejdą w tym samym czasie. I jeszcze jedna, słuchajcie, kolejna rzecz jest taka, że zapytacie pewnie VCR, a kiedy będzie aktualizacja? Wydaje mi się, że aktualizacja może być w środę. Jutro na pewno jej nie będzie, bo jeszcze chyba nie było tak, że zaraz po wyjściu Brawl Talka weszła na następny dzień aktualizacja. Więc spodziewajmy się na spokojnie tej aktualizacji w środę. Nie dajcie się zmylić, słuchajcie, w tytuły i tak dalej, że już dzisiaj aktualizacja, czekamy na aktualizację. Okej, dobra, tutaj jest Max. Bo oczywiście my nie wiemy, kiedy jest ta aktualizacja i to jest, słuchajcie, rodzaj taki, to jest taki szybki brawler, on coś, kurde, czymś tam, słuchajcie, wyrzuca,
nie widzę czym, jest strasznie podobny do Colta i tutaj jest tak jakby kolejny skin GT Max. I słuchajcie, jego ult polega na tym, że jest szybszy, jeśli wyrzuca to, jeśli słuchajcie, wyrzuci właśnie, jak to można nazwać, wyrzuci taki okrąg, no, jeśli wyrzuci ulta, a w tym okręgu będą nasi właśnie z teamu, to wtedy oni też, słuchajcie, dostają dość dobrego boosta. I ja tutaj przewinąłem do nowego trybu, ale o tym zaraz bym chciał porozmawiać. Nie wiem, jaki tam jest star power dokładnie do tego maxa, ten pierwszy. Jeśli wiecie coś, to dajcie mi, słuchajcie, koniecznie znać w komentarzu. Tutaj właśnie widać, jak tutaj ten boost działa. No będzie, słuchajcie, przerąbane. Ja powiem tak, że wydaje mi się, że Bee to będzie dość dobry brawler na banty, a ten Max to będzie dość dobry brawler na Siege'a. Tak, takie są moje odczucia aktualnie o tych dwóch nowych postaciach. I teraz mamy, słuchajcie, nowy i to będzie tylko przez jakiś czas, ten nowy tryb. Także to jest taki po prostu event, który będzie sobie trwał tam gdzieś może do stycznia. Polega on na tym, że jeśli zabijemy kogoś z przeciwnej drużyny, to wtedy on się zamienia w taki prezent i my ten prezent, słuchajcie, przenosimy właśnie pod swoją bazę. Jest to bardzo ciekawy mod, jest to bardzo ciekawy tryb i w sumie mi się podoba. Jest to taki jeden dość duży plus właśnie tej aktualizacji i to też będzie trwało tam przez jakiś czas. Jeśli wiecie już coś więcej o tym nowym trybie, też możecie się podzielić w komentarzach. Ja wszystkiego, słuchajcie, nie wiem, ile zdążyłem obejrzeć materiałów u innych twórców, tyle zdążyłem i po prostu teraz wam tutaj chciałbym przenieść całą wiedzę w tym odcinku. No, tryb bardzo fajny. Okej, no i nowy tryb. I tutaj jest rozmowa o mistrzostwach świata, że teraz co miesiąc są właśnie tak jakby mistrzostwa świata. W puli jest $1,000,000, ale po prostu społeczność może to powiększyć do 1,5 miliona. I tutaj jeszcze w tym fragmencie mówią o tym, że będzie troszkę polepszony ten matchmaking, jeśli gramy randomowo. Nie wiem, na jakiej to zasadzie będzie działać, ale ma być polepszony matchmaking randomowo. Bo jednak, gdy gramy z randomami, to jest, słuchajcie, bardzo ogromny problem. Czasem nam losuje takich gości, że aż się płakać chce, rozkładamy ręce i tak dalej. Więc to jest naprawdę dość ogromny plus, jeśli chodzi o tą grudniową aktualizację. To jest, no, naprawdę bardzo fajnie. Tak jest, tutaj są później jeszcze jakieś wpadki i tak dalej. Więc słuchajcie, mamy tak. 3 nowe skiny. 5 nowych skinów. Mamy 2 nowe postacie. Mamy nowy tryb. I mamy ulepszenie matchmakingu, gdy gramy z randomami. No, update, no, spodziewałem się czegoś więcej, ale no też się musimy po prostu cieszyć z takiej aktualizacji, nie? No, także, no, może być. Dla mnie nawet spoko jest ta aktualizacja. Chociaż na streamku mówiłem, że 7 na 10, ale jeszcze jak sobie raz przemyślałem, to tą całą aktualizację obejrzałem, to jeszcze raz tego Brotolka, to jednak daję tutaj 9 dam. Tak, tylko wiecie, co jest najgorsze według mnie? Że ten nowy tryb będzie tylko przez jakiś czas. Według mnie powinien być, kurczę, ciągle. To by było naprawdę bardzo fajne urozmaicenie. Już widzę, słuchajcie, jak te randomy biegną, zabijają się, te prezenty podnoszą. O Jezu, co tam się będzie, słuchajcie, działo na tym trybie, to będzie coś niemożliwego. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zapraszam was do następnych odcinków. Będzie, słuchajcie, maksowanie postaci. Zobaczymy, chyba kupimy te postacie, kupimy wszystkie skiny. Czyli jak zawsze będzie się bardzo dużo działo na kanale. To tyle. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję, lajka w górę. Żegnam się z wami. Cześć, pozdro.